Dziś jest wielkie święto w Częstochowie, wielkie święto Rakowa. Jak na razie to największy sukces? No, z tego co słyszałem, to chyba kiedyś Raków był już w półfinale Pucharu. A to dla mnie to naprawdę największy sukces, także bardzo się z tego cieszę, ale jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Jest duża szansa, że w tym finale wystąpimy. Jak to wyglądało z perspektywy boiska? Bo z trybun naprawdę byliście równorzędnym rywalem dla Legii, momentami nawet chyba lepszą drużyną. Wy też czuliście, że nie ma tu się naprawdę czego bać? Z przebiegu myślę, że całego spotkania byliśmy lepszym zespołem. Jedyną sytuację, jaką rywal sobie stworzył, to było po naszym błędzie. Dlatego to my cieszymy się dzisiaj z wygranej, bo naprawdę zasłużyliśmy na to. Jak jechaliście na ten mecz do Sulejówka, to spodziewałeś się, że ta przygoda z Pucharem Polski będzie taka długa? Tak naprawdę no, spodziewałem się, bo mamy naprawdę znakomity zespół, nie przegraliśmy od sierpnia. Także wszystkie myśli były pozytywne. 2 maja widzimy się w Warszawie? Pomidor.